Na Jeziorze Sępoleńskim rozegrano regaty Krajna Cup. Impreza na stałe wpisała się w sportowy kalendarz imprez. Jej wyjątkowość polega na tym, że zawody przeznaczone są tylko dla samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku po raz szósty do Sępólna Krańskiego przybyło 10 załóg z regionu, by wypróbować swoje żeglarskie umiejętności. Niestety zawodnicy nie mogli liczyć na typową żeglarską pogodę, bowiem rywalizacja odbywała się przy słońcu i małym wietrze. Dla 10 ekip przygotowano 6 żaglówek typu Omega. Każda z jednostek została wybrana w drodze losowania. Jak się okazuje, to bardzo ważny element dla załogi. Nie wszystkie jednostki prowadzą się identycznie. Sprzęt jest nierówny, dlatego losowanie jest też istotne, jaką łódkę się trafi. Tak? Jak się trafi troszeczkę gorzej, no to wtedy trzeba naprawdę nieźle walczyć i nie zawsze ten wynik jest. Trzeba tam troszeczkę ten wiatr czuć, ale myślę, że intuicji trochę trzeba mieć mieć tam tego żeglarza w sobie, bo inaczej to tak można tam wypaść normalnie, a żeby wygrywać, to trzeba coś tam wiedzieć więcej. Zawodnikom przystępującym do rywalizacji wyjaśniono trasę i wszystkie reguły konkurencji. Odbywającym się kilka godzin regatom towarzyszyły spore emocje. W tym roku samorządowcy reprezentujący powiat sępoleński walczyli o główną nagrodę, czyli Puchar Przechodni Marszałka Województwa. Bardzo fajne regaty i słaby wiatr troszeczkę. Ale bardzo przyjemnie, bardzo fajni zawodnicy, bardzo fajna atmosfera. No dobrze, a jak się żegluje przy takiej flaucie, wręcz tak powiem? Ciężko. To jest generalnie troszeczkę szczęścia trzeba mieć, bardzo odkręca i start w tak krótkiej trasie jest najważniejszy z wszystkiego. Po rozegraniu wszystkich wyścigów i policzeniu punktów okazało się, że Wielki Puchar Regat trafi do ekipy z powiatu sępoleńskiego. Oznacza to, że w historii zawodów drużyna trzykrotnie wygrała regaty. Puchar Przechodni po 6 edycjach naszych regat Krajna Cup trafił do Starostwa Powiatowego, które zgodnie z regulaminem 3 razy zajęło w trakcie tych regat pierwsze miejsce. Tak też stanowi regulamin. Ten duży, okazały Puchar Regat Krajna Cup trafił właśnie do Starostwa Powiatowego. Myślę, że zacznie się zabawa na nowo. Za rok będzie nowy puchar, będą nowe emocje i nowe załogi będą miały szansę na jego wywalczenie. Żeglarstwo wymaga podejmowania szybkich i odważnych decyzji, zwłaszcza jeśli załoga nastawiona jest na zwycięstwo. Zmieniające się warunki pogodowe to jeden z najtrudniejszych czynników w tym sporcie. Im słabszy wiatr, tym bardziej wymaga sprytu, czujności żeglarza, żeby wyczuć, gdzie ten wiatr się pojawia, czy z lewej, czy z prawej strony. Nie jest to takie proste. I potem już przestrzeganie pewnych zasad, dyscyplina, spokój na łódce, dopływanie do szkwału, pilnowanie, żeby nie płynąć za pełno tą łódką, tylko jak najkrótszą drogą do boi. Kto ma cierpliwość, ma z tego radość, ma później efekty. Regatowe zmagania na Jeziorze Sępoleńskim to m.in. promocja żeglarstwa, które ma bogatą historię w tym mieście. Zawody jak co roku sygnalizują także kończący się sezon dla miłośników żagli.